dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej nowej inwestycji, która została wpisana w strategię województwa bielsko-pomorskiego 2030+, która dotyczy Centrum Sportu i Rekreacji Wodnej. Witam pana prezydenta Macieja Dżemowskiego, panią prezes Grudziąckiego Ochrony Komunalnego Małgorzatę Kosińską, panu projektantów pana Krzysztofa Kortowskiego oraz pana Andrzeja Kiszkelaka, także pana radnego sejmiku Michała Czepka oraz państwa radnych. Panie prezydencie. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym sejmik naszego województwa bliżej. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym sejmik naszego województwa podjął uchwałę w sprawie strategii dla naszego województwa na kolejne lata. To jest strategia 2030+. Strategia, która wyznacza kierunki rozwoju nie tylko województwa, ale także naszego miasta na kolejne lata w wielu obszarach, zarówno w obszarze infrastruktury drogowej, kolejowej, kultury, sportu, polityki społecznej, oczywiście też pozyskiwania inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości. Myślę, że o tym w dalszej części konferencji powie nieco więcej pan radny Michał Czepek. Ale to, o czym dzisiaj chcielibyśmy państwu powiedzieć, to o bardzo ważnej inwestycji, która zyskała przychylność radnych i została wpisana jako jedna z kluczowych inwestycji w infrastrukturę sportową. Mówię tutaj o budowie hali widowiskowo-sportowej z funkcją toru kolarskiego. O tym mówi się w Grudziądzu od wielu lat, o budowie takiej hali. Potrzeba jest rzeczywiście bardzo duża. Jesteśmy jako Grudziądz bardzo silnym ośrodkiem szkoleniowym, jednym z najlepszych ośrodków w Polsce, jeżeli chodzi o kolarstwo. Mamy w swojej drużynie olimpijczyków. Bardzo mocno im kibicujemy. Myślę, że w przyszłym roku znajdzie to potwierdzenie na olimpiadzie w Tokio. Przygotowaliśmy koncepcję nie tylko hali widowiskowo-sportowej, to, co chciałbym podkreślić, hali o charakterze multifunkcjonalnym, z funkcją podstawową toru kolarskiego, ale także z możliwością wykorzystania dla potrzeb innych organizacji, innych imprez, zarówno sportowych, na przykład piłki ręcznej, mamy bardzo silną drużynę, która coraz lepiej sobie gra i myślę, że liczymy na kolejne awanse. Mamy świetne zespoły siatkarskie, mamy świetne zespoły też koszykarskie, więc ta hala będzie mogła służyć także innym dyscyplinom sportowym, o czym za chwilę powiemy, ale także będzie mogła być wykorzystywana dla takich imprez, jak chociażby koncerty, jak chociażby imprezy wystawiennicze. A więc jest to hala o funkcji takiej multifunkcji. Dzięki temu jest szansa, że będzie się często zapełniała i będzie pełniła też taki charakter centrotwórczy. Ponieważ myślimy strategicznie, zatem to, co dzisiaj państwu zaprezentujemy, to jest cały kompleks, zespół obiektów, tak to można powiedzieć, o charakterze właśnie hali widowiskowo-sportowej, ale także Centrum Rozrywki Wodnej. Centrum Rozrywki Wodnej, które będzie miało kilka stref, zarówno strefę sportową, czyli basen sportowy. Takie oczekiwanie w Grudziądzu jest od dawna, dlatego że nasza infrastruktura basenowa jest bardzo przestarzała, pochodzi z lat, połowy lat 80. Część basenów szkolnych została wybudowana na początku lat 90. Wszystkie te obiekty wymagają modernizacji, dlatego po analizie, wnikliwej analizie stwierdziliśmy, że musimy przystąpić do realizacji nowej inwestycji polegającej na budowie właśnie takiego kompleksu basenowego. Z częścią, tak jak powiedziałem, zarówno sportową, jak i z częścią rekreacyjną, połączoną oczywiście z wykorzystaniem tego, co w Grudziądzu jest bardzo cenne, czyli wód solankowych. O tym też za chwilę w szczegółach opowiemy. Dopełnieniem tego kompleksu jest obiekt edukacyjny,
najmniejszy z tych trzech projektowanych, projektowany przez grupę OPEC, bo pewnie jak Państwo wiecie, na terenie sąsiedniej działki powstanie niebawem cała farma fotowoltaiczna i chodzi o to, żeby stworzyć tam obok tej farmy fotowoltaicznej takie centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży, która będzie mogła przyjść, zobaczyć, jak nowe technologie, ekosystemy dzisiaj funkcjonują. Cała lokalizacja jest też tej inwestycji jest nieprzypadkowa. Inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Rządz, na przecięciu ulicy Konstytucji 3 Maja, ulicy Kulewskiego i ulicy Generała Sosnowskiego. Jest to łącznie 6 hektarów. Za chwilę Państwo zobaczycie, jak w całości to jest zagospodarowane. Cały kompleks jest tak przygotowany, że te dwie inwestycje główne mogą być prowadzone niezależnie. Mają swoje zaplecze zarówno parkingowe, jak i całe zaplecze związane czy niezbędne do funkcjonowania tych obiektów. Zatem myślę, że ta inwestycja bardzo dobrze wpisuje się w strategię zarówno to województwa, czyli to, co zostało wczoraj uchwalone, ale także strategię rozwoju naszego miasta. I to, co jeszcze chciałbym podkreślić, przyjęta wczoraj strategia otwiera też możliwości zdobycia finansowania. I to jest bardzo ważne, że to jest pierwszy krok. Wiemy, że długa droga przed nami, zarówno projektowa, jak i poskładania tego modelu finansowego. Ale dzisiaj już jesteśmy dość mocno zainwestowani, jeżeli chodzi o prace koncepcyjne, prace projektowe. Nad tym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Czekaliśmy do czasu, kiedy ta strategia zostanie formalnie przyjęta. To stało się w dniu wczorajszym i dzisiaj chcielibyśmy się tym naszym projektem z Państwem i z mieszkańcami podzielić. Całą funkcją toru kolarskiego to jest około 150 milionów złotych. Są wstępne szacunki. Jeżeli chodzi o tą część rekreacji i sportów wodnych, to jest około 60 milionów złotych. Jakie możemy dostać dofinansowania? Dzisiaj trudno jeszcze o tym mówić. Ważne jest, że ta inwestycja została wpisana jako jedna z czterech kluczowych inwestycji w województwie. Myślę, że to dofinansowanie będzie na wysokim poziomie, tak jak bywało to w przeszłości, czyli na poziomie około 80-85%. Jeżeli chodzi o tą część wodną, to myślimy tutaj o stworzeniu projektu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Myślę, że w kolejnych tygodniach rozpiszemy stosowne postępowanie osobą odpowiedzialną za przygotowanie pełnej dokumentacji. Jest pani prezes Kosińska i podmiotem, który w tej chwili prowadzi ten projekt jest Grudziądzki Holding Komunalny. Czy będziemy mieli pieniądze na wkład własny? Obojętnie ile będziemy musieli... Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli pieniędzy na wkład własny, dlatego że to jest ostatnia szansa pozyskania dużego wsparcia zewnętrznego. To ma zagwarantować rozwój naszego miasta na kolejne lata. Zbudować też odpowiednią, tak zwaną, to nazywamy, bazę podatkową, czyli to, żeby do Grudziądza przyciągać nowych inwestorów, żeby zapewnić mieszkańcom odpowiednią jakość życia, żeby być konkurencyjnym dla innych ośrodków, musimy też inwestować w taką infrastrukturę. Musimy też inwestować w te obszary, o których mówił pan radny Czepek. One są nieprzypadkowe. Właśnie jest nieprzypadkowe ujęcie w strategii województwa, bo to czyni Grudziądz i całe województwo bardziej konkurencyjnym na tle innych województw. Załóżmy, że nam uda się wybudować ten kompleks. Ile będzie kosztowało utrzymanie tego kompleksu? Czy Państwo też to liczyli? Kto to nam utrzymał? Jest to zadanie własne województwa, tak to jest, zostało ujęte w strategii. Ta hala została tak zaprojektowana i to dzisiaj wielokrotnie powtarzaliśmy, że jest to hala multifunkcjonalna, że ona przyciąga, obsługuje różne dyscypliny.
więc będzie tutaj duży potencjał, jeżeli chodzi o jej wykorzystanie. Trzeba też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że takie obiekty wpływają pośrednio na wzrost dochodów w mieście, dochodów przedsiębiorców, dlatego że Grudziądz, tak jak powiedział pan radny, będzie budował miejski obszar funkcjonalny, a więc do Grudziądza ciąży około 400-450 tysięcy mieszkańców. To najlepiej chyba widać po szpitalu, jaki obszar obsługujemy. A więc jest to obszar, który w sposób naturalny ciąży do naszego miasta, więc ten potencjał należy odpowiednio wykorzystać. I to są także wpływy pośrednie do budżetu miasta. Ale rozumiem, że państwo liczyli koszty utrzymania. Mniej więcej. Jakiś szacunkowy trzeba położyć mieszkańcom? Ile to będzie kosztowało? Dzisiaj jest przedwcześnie mówić o kosztach utrzymania budynku. Ten budynek będzie na wskroś nowoczesny. Będą zastosowane bardzo nowoczesne technologie, które powodują, że utrzymanie takiego obiektu jest stosunkowo niskie. Aczkolwiek to, co chciałbym podkreślić, dzisiaj my również dokładamy jako miasto do infrastruktury chociażby basenowej. OPEC dokłada, bodajże o ile dobrze pamiętam, 1,5 miliona złotych, dokładamy do solanek, dokładamy także do basenów zewnętrznych. Jakby to dobrze policzyć, ja mówię tylko o części basenowej, to dzisiaj pośrednio z budżetu miasta, także z budżetów spółek, to jest od cirka około 3 milionów złotych. Ale standard, jaki tutaj dzisiaj możemy zaoferować mieszkańcom, jest bardzo niski, a wręcz, nie chciałbym tutaj używać mocniejszych słów. Tu trudno mówić o standardzie, chociażby proszę zobaczyć na basen na ulicy Kalinkowej czy na inną infrastrukturę basenową. Zatem myślę, że budowa, realizacja takiej inwestycji w sposób radykalny poprawi jakość, przyciągnie kolejnych także mieszkańców do Grudziądza, ale także osoby spoza Grudziądza. I dzięki temu wszyscy zyskamy. Pan radny dobrze mówił, że strategia to są marzenia. Na razie to są marzenia na papierze, czy państwo przewidywali jakieś terminy? Ale trzeba mieć marzenia, dlatego że... Marzenia można zarealizować za 50 lat, tylko ja się teraz pytam, czy państwo jakąś realny okres zakładali, że w ciągu 10 lat na przykład... Ja myślę, że my pokazujemy tutaj wszyscy, że my tylko nie mówimy o marzeniach, że realizujemy inwestycje. W przeciwieństwie do lat poprzednich, nie tylko mówimy, ale realizujemy. I pokazaliśmy, że potrafimy to robić terminowo, skutecznie i z dobrą jakością. Przypomnę o innych projektach, o których mówiło się od wielu lat. Mówiło się, a myśmy je zrealizowali. I mamy ambitne plany, aby zrealizować kolejne projekty. Oczywiście, że trzeba zacząć od fazy wstępnej, od fazy projektowej, fazy koncepcji, uzgodnień i jesteśmy na pierwszym etapie, bardzo ważnym etapie, ale jesteśmy dalej niż było to kiedykolwiek. Dlatego dzielimy się tą radością. Ja myślę, że będziemy konsekwentni, aby zrealizować ten projekt. Ja Panie Prezydencie, wspomniał Pan o basenie na Kalinkowej. OPEC zapowiedział likwidację tego basenu. Nie zapowiedział likwidacji, powiedział, że nie zostały podjęte żadne ostateczne decyzje. Jak Państwo wiecie, dzisiaj ten basen w ogóle nie funkcjonuje z uwagi na pandemię. Tak było przez ostatnie miesiące. Musi Pan redaktor przyznać, że basen, który został przekształcony z dawnej kotłowni osiedlowej, bodajże w połowie lat 80. standardem, nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Myśmy analizowali. To jedyny basen dla mieszkańców. Dlatego mamy plany wybudowania nowego basenu, więc nie jest jedynym basenem, mamy baseny przyszkolne, jest jedynym basenem otwartym rzeczywiście w godzinach przedpołudniowych dla mieszkańców, ale standard tego basenu nie odpowiada, myślę, osobom, które z tego korzystają i wszyscy doskonale wiemy, że
no, czymś, nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, ale wstydliwym jest, że mieszkańcy naszego miasta, chcąc skorzystać z rozrywki wodnej na odpowiednim poziomie, muszą korzystać z obiektów w Świeciu, w Kwidzynie. Więc to, myślę, czas najwyższy, aby to zmienić. A inwestowanie w przestarzałą infrastrukturę przerobioną w latach 80. jest po prostu nieopłacalne. Czyniliśmy tego typu analizy. Dlatego sensownym posunięciem jest wybudowanie nowego obiektu, który będzie spełniał standardy, który będzie wkomponowany w cały kompleks, który będzie lepiej dostępny, jeżeli chodzi o skomunikowanie, zarówno komunikacją publiczną, jak i samochodową, który także no, będzie właśnie całościowym kompleksem, nie tylko basenem sportowym, ale także basenem z częścią rekreacyjną i z częścią solankową. Ja mam ostatnie pytanie. Ile do tej pory wydaliśmy na przygotowanie tej koncepcji? Tu pani prezes to jest. Na tą chwilę około 150 tysięcy złotych. Na całą koncepcję bardzo mocno zaawansowaną, na dokumenty, które... Jeszcze raz pani powiedzieć. Na koncepcję bardzo mocno zaawansowaną technicznie, ze wszystkimi uzgodnieniami, łącznie z telewizją, która jest jedną z najważniejszych telewizji, która transmituje różnego typu imprezy najwyższej klasy światowej. W związku z tym tu już jesteśmy po tych uzgodnieniach. W tej chwili przystępujemy do dwóch elementów wyłonienia partnera w procedurze publiczno-prywatnej, który będzie projektował już szczegóły, budował i prowadził jako operator Aquapark czy park rozrywki wodnej. Natomiast również w tej chwili przygotowujemy dokumentację do wyłonienia podmiotu, który zaprojektuje w szczegółach, czyli sporządzi projekt techniczny z pozwoleniem na budowę na halę widowiskową sportową.